Przedstawiam Państwu Lorkę. Trafiła ona tutaj do schroniska jako naprawdę młoda suczka. Niestety była ona naprawdę strachliwa, po prostu bała się człowieka, bała się dotyku. Ale na szczęście dzięki ciężkiej pracy tutaj pracowników schroniska oraz nas wolontariuszy naprawdę się otworzyła. W porównaniu do tego, co było przedtem, to naprawdę no widać, że cieszy się do człowieka, jak ktoś przejdzie obok jej boksu. To wiadomo, merda ogonem, tam podchodzi do krat, cieszy się. Wiadomo, że nadal ma tam jakieś swoje straszki, ale naprawdę myślę, że w domu od razu by się ogarnęło. Nie przeszkadzałoby to jej przyszłemu właścicielowi w żadnym stopniu. Ma ona około 4 lat, no praktycznie całe swoje życie tutaj spędziła w schronisku. Czasami właśnie ma takie swoje zrywki, ale naprawdę one w niczym nie przeszkadzają. Na pewno szybko sobie da się z nimi poradzić. Jest pozytywnie nastawiona do człowieka. Tak naprawdę do każdego człowieka ona się cieszy. Myślę, że nawet jakby trafiła do domu z dzieckiem, to przy odpowiednim podejściu tutaj rodziców, to też by nie było jakiegoś większego problemu. Jeżeli tutaj chodzi o jakiś pokarm, jedzenie, to naprawdę nie jest wybredna. Ona potrafi całą miskę swojego żarcia, nieważne jakiej firmy zjeść, nawet czasami próbuje kolegom podkradać. Jest przyjaźnie nastawiona do innych psów, jest w boksie z dwoma innymi psami. Nigdy nie sprawiała jakichś problemów behawioralnych, nigdy nie wykazywała jakiejś agresji do człowieka, do innych psów. Jest po prostu no, naprawdę grzecznym psem. Bardzo lubi ogólnie chodzić na spacerki. Na początku, wiadomo, przy wyjściu z schroniska może ciągnąć, ale później naprawdę się uspokaja. Chodzi grzecznie, koło nogi, nie ma jakichś nagłych zrywów, nie próbuje wyskoczyć ze smyczy. Naprawdę, bardzo szybko się ogarnia. Fajnie, jakby trafiła, wiadomo, do jakiegoś domu z ogrodem albo do jakiegoś mieszkania, gdzie po prostu przyszli właściciele mieli dostęp do wybiegu. Ogólnie to naprawdę jest kochanym pieskiem, naprawdę do wszystkich się cieszy, wszystkich wolontariuszy lubi, wszystkich pracowników. Nic na nią tak naprawdę złego powiedzieć nie można. I myślę, że czeka przed nią naprawdę wspaniała przyszłość z nowym, kochającym właścicielem. Jeśli chcesz dać dom dzisiejszemu bohaterowi, zgłoś się do schroniska dla bezdomnych zwierząt Otos Animals w Tczewie. Zadzwoń 58 531 96 56 lub napisz tczew.schronisko@wp.pl. Dla osoby, która zdecyduje się na adopcję, sklep Zookarina w Tczewie, ulica Pomorska 1, przygotował super wyprawkę. Znajdziecie w niej m.in. legowisko, zabawki, smaczki i mnóstwo niespodzianek.